Oho, dziczek, dawać go. O, lecimy sobie na kruczku. Taki słodziaczek, taki ala kruczek, ala nie kruczek. I Feniks chyba. Ładny, podoba mi się. No ja tu jestem sobie trzymany przez zakrwawione szpony. Dobrze widzę. Ała. Samą porę, trafiliśmy. O, witaj kruczku, Hyujin. Witaj. Witaj w 10. świecie wojowniku. Jestem Hyujin, wysłany, by przewodzić ci w tych podróżach. Otaczające cię megality to kamienie ofiarne. Reprezentują porzuconych, który musisz zabić, aby dostać się do Valhalla. Valhalla! Przybędę. Hak trofeum. Dołącz przedmiot. Nie mam. Kamień ofiarny, przeczytaj. Jakieś znaki. Jego poroże stanowią żelazne gałęzie, rozbijają skały, powalają góry. Jego kopyta wydają dźwięki grzmotu, a jego głos brzmi jak wyjąca wichura. Okej, czyli mamy tutaj chyba parę bossów z tego co widzę. 1, 2, 3, 4, 5 różnych bossów, których prawdopodobnie będziemy musieli ubić, patrząc po tym całym intro do gry, no to tak to właśnie będzie wyglądało. I tu jest Vegifsir Ektyr. Ektyr, czyli jesteśmy gdzieś tutaj zrzuceni przez naszego kruczka i mamy chyba dotrzeć do tego Ektyr. Eugene, ten kamień nazywa się Vegifsir. Te magiczne kamienie zostały rozrzucone po krainach przez Odyna jako drogowskazy, które wskazują rytualne tereny porzuconych. Przy najbliższych spojrzeniach ujawni on miejsce wyzwania Ektyra, twojej pierwszej ofiary, potężnej bestii, więc musimy uzbroić się, by go pokonać. Easy! Co my tu mamy? Gałązkę. Gałązkę możemy podnieść, z gałązki mamy klasycznie drewno, to nam dało jakieś ciekawe receptury. Jest nam mokro, możemy zapisać lokalizację, ok. Czyli musimy się udać na zachód, czyli w tamtym kierunku, ja natomiast się rozejrzę po tych tutaj takich chatkach. Gierka widzimy w takim fajnym, powiedzmy, pixel artowym wykonaniu graficznym. Takie dosyć przyjemne, myślę, że na gorszych komputerach na pewno to pójdzie. Mniszek lekarski spotykany w każdym polskim ogrodzie. Gdzieś przy domu więcej mniszków, na pewno się pozbieram, zrobimy z tego syropek. Jest też niedźwiadek, boże niedźwiadek, bor to jest nie niedźwiadek, tylko ten dzik. Tutaj mamy jakąś rozrypaną chałupkę, drzwi bez dachu i mamy ulepszoną umiejętność skoku. Okej, czyli widzę, działa troszkę to jak w Morrowindzie, gdzie będziemy musieli chyba przez jakiś czas pewnie biegać sprintem, to nam atletyka wzrośnie, skakać, no to też w sumie atletyka. O, patrzcie, drugi poziom umiejętności skoku, więc będę sobie tak bany hopował cały czas. I myk bieg. To jest tak jak mówiłem, fajnie. Zbieramy mniszki i zobaczymy sobie jakie mam klawisze. Pod i nic się nie dzieje, OP, F, Q, nie wiem, tabulator, mamy coś. Jest kruczek, o, idealny na kruczy kanał. Kompendium Valheim, aktywne efekty, brak, dziennik wiadomości, to co się dzieje, powitanie. Czyli to, co pogadaliśmy z Hyujinem. Możemy skrafcić maczugę, jest nam potrzebne drewno. Z umiejętności mamy jakieś bieda edition umiejętności, typu blokowanie i jakieś trofea. Otrzymuj obrażenia PvP. Wyłączamy udźwig 300 i armoru mamy 1. No dobra, więc bawmy się w krawcenie. Bez broni możemy ćwiczyć. W ten sposób się skillujemy. Ale jak widać, to nam za wiele nie daje. Łukiem myszki mogę oddalać. To też jest spoko opcja. I możemy zaatakować, blokować prawym, atak dodatkowy, o to z buta możemy. I mysz prawy, to możemy sobie unikać, spoko. Spróbuj wytworzyć maczugę z drewna lub topór z drewna i kamienia. Aha. Czaje, no to musimy zebrać drewno, natomiast nie widzę. Krzemień można znaleźć w pobliżu wody, woda, gdzie jest woda? Nie widzimy żadnej wody, więc będziemy musieli się za wodą pewnie rozejrzeć. No spoko. Czy mogę rozwalać drzewko? No na to, że da się. Jak tak będę bił, no to jak w Minecrafcie bijemy drzewo. Pytanie, czy coś z tego drzewka wypadnie. Spróbujmy z buta. Nie mam... Mało wypada. Więc lepiej by było, gdybym faktycznie coś zebrał, na przykład z ziemi klasycznie. Mamy kamień, topór, młot. Dobra, to w takim razie pochodźmy sobie, pozbierajmy.
Tutaj jeszcze widzę jakieś malinki. Malinki zawsze są na chodzie. To nie jadł malin, ten głupi. No i mamy tutaj mniszki, więcej malin. Pojawił się jeszcze znowu Eugene. Jedzenie zwiększa twoją ilość zdrowia, jedząc różnego typu jedzonka. Widzimy, jeszcze kamyczki leżą. Cały czas tak stakuje klawisz E. Słyszę, że coś dużego tu chodzi, ale jakby no nie do końca widzę. Do końca widzę. Jest ten dzik ciągle tutaj łazi, ale jakby no nie mam możliwości zabicia go teraz. Wypadałoby zaopatrzyć się w kamienie i drewno. Jeszcze troszkę drewna mi brakuje. Gdzieś te badyle tutaj powinny leżeć porozrzucane. Kamienie, kamienie. No i tu jest jakiś większy kamień. Tutaj coś leży, też kamycor. Kawałki drewna leżały, zdaje się. O, patrzcie, ile tego. Dużo, dużo. Easy win, takie zbieractwo. Tutaj jeszcze mamy troszkę drewna. Jak już tak jestem przy tym kręgu, to mogę śmiało wspomnieć, że jak wbiliście na Kruczy kanał, to śmiało zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. No i serdecznie zapraszam wszystkich na kanał Twitch, ponieważ tam odbywają się właśnie streamy z różnych gierek, a materiały na YouTube to jest całkowicie inna bajka. Tam się staram rzucać to, co ciekawsze, a to, co nieciekawe, po prostu pomijam. O, proszę, i mnie tu gryzie jakiś żabojad. Zabiliśmy typka, nic z niego nie zdropiliśmy, to też w miarę ciekawe. Ale zebraliśmy drewno, więc zobaczmy. Mogę skrafcić młot. Dzierżąc go, mogę wznosić komnaty i potężne fortyfikacje. Wydaje mi się, że nie jest to coś, co bym teraz potrzebował. Lepiej by było mieć właśnie kamienny topór do ścinania drzew, czyli musimy znaleźć jeszcze jeden kawałek drewna. Dobra, jestem w ekwipunku i tutaj widzimy tak, zebrałem jakieś... Co to jest? Żywica. Z jakiegoś typa mi wypadło, którego tam... ładnie mu przyrżnąłem. Mamy ogon Nixy, które możemy przypiec, żeby mieć jakieś tam jedzonko, ale mogę sobie skrafcić właśnie ten kamienny topór. Zrobimy go od razu. I to jest nasze pierwsze narzędzie, które możemy w śmiały sposób sobie wykorzystać do ścinki drzew. Jak zetniemy troszkę drzewek, to myślę, że będzie pora na wykonanie maczugi. Zobaczymy, czy maczuga jest lepsza od samego topora. O, proszę, rąbanie drewna i rośnie. Pyk, ile tego drzewa wypada? Nic, ani badyla, chyba że od razu to podnosimy. Jeżeli wejdę tu, mamy 4 drewna, a jeżeli zabiję buka, czyli zetnego, mówiąc w skrócie, mamy 7. No spoko, czyli to całkiem nieźle regeneruje. Więc weźmy sobie. O, i tu widzimy, przyszedł do mnie akurat, kiedy ja tu ciężko pracuję. No topór to jest niezła broń. Bo łamuciło go jak nikogo kurde innego. A spójrzmy sobie buk. Mamy 9 na 50. To widzimy, jest dużo wytrzymalsze. Rąbanie drewna na 4 level. Środkowym się nie da. Spróbujemy. Czy każdy cios dodaje nam drewno? Wygląda na to, że nie. Dobry sposób na skillowanie rąbania drewna. I proszę, pióra, nasiona buka. Drewna dostaliśmy niezbyt wiele, bo prawie nic, ale za to kłoda się pojawiła. Aha, czyli na tym to polega. Czyli to nie daje nam jakby... Nie daje nam drewna, chyba że kłodę da się obrobić. A wygląda na to, że się da i rąbanie drewna rośnie. Skill nam rośnie, mamy chyba pomniejszą kłodę. Tutaj nam doszła żywica, poszły nam kawałki drewna, więc musimy rąbać dalej. Każde takie rąbnięcie zwiększy nam ilość pozyskanego drewna, natomiast nie wiem, czy kłoda zostanie do czegoś później wykorzystana, czy nie. Widzimy, wpadła żywica i mamy 20 sztuk drewna. Całkiem sporo w sam raz, żeby wykonać sobie młot. Tak też właśnie zrobimy. Nie, czekajcie, nie młot. Chciałem wziąć maczugietkę. Maczugietkę stworzymy, bo i tak pewnie musimy wszystkie rzeczy, jakie są możliwe, skrafcić. To nam daje maczugietkę, no i młotek też, żeby wznosić. I doszło nam małe ognicho, 100 z drewna i tak dalej, i tak dalej. Stanowisko do gotowania oraz stół warsztatowy. No i przyszedł do nas jeszcze Mr. Hugin. Witaj. Przy użyciu tego narzędzia, wiadomo, można sobie tworzyć różne rzeczy. Najważniejsze jest, żebyśmy sobie zrobili stół warsztatowy. Tak też uczynimy. Wejdźmy sobie pod czwórkę. I lewy shift, przełączanie, obróć. Prawym, ok. Pod prawym widzę, możemy tworzyć.
stół warsztatowy, stanowisko do gotowania. Myślę, że moglibyśmy najpierw pierdyknąć sobie gdzieś tu ognisko. Ognisko damy obok tego, to jest jakiś wychodek, może lepiej nie. No dobra, dobra pozycja w sumie na początek. Tutaj walniemy ognisko. I teraz tak, 1 do 8, użyj przedmiotu. Użyj drewno. Natomiast chciałbym tutaj coś ugotować. Jeżeli dam na przykład pod szóstkę, nie możesz użyć ogon na ogień. Co jestem w stanie ugotować? Słodkie i przepyszne. Pospolity mniszek. Pióra. Surowy nie nadaje się do spożycia. No właśnie. Ale tu wygląda, jakbym mógł użyć. Jeszcze raz. Nie mogę użyć na ogniu. Ej, jak nie, to nie. Co innego, jakbym dał na przykład szóstkę. W ogóle się nie da tego też chwycić. Czwórka. No dobra, no to w takim razie stosy kamieni, stos drewna, tworzenie. Potrzebujemy więcej drewna. To jest budowanie, meble. Znaczy jest opcja naprawiania. Tu widzę, że możemy naprawiać. Brakuje wymaganego stanowiska rzemieślniczego. No dobra, no to w takim razie idę rąbać drewno. O, i tak się umieszcza jedzonko. Czyli tak, prosta rzecz. Stawiamy ognisko, potem stawiamy ten balę takie fajne z drewna, no i na tym wieszamy sobie ogienek, żeby się upiekło nam jedzonko. No i to tak epicko wygląda, pikselowo. Krawcimy sobie jedzonko, bo jak widać mam 32 życia, a jak próbuję sobie zjeść malinkę, no to jakby nie pozwala mi gra. Okay, widzę, że tutaj się coś podziało. Spróbujmy teraz podnieść to. I mamy grillowany ogon, który, zobaczmy, to malinka daje 10 życia, 20 kondychy, to daje 35, czas trwania 1000 sekund, 1 HP na tik, 2 HP, no dobra, spróbujmy zjeść. I widzimy jedzonko na maksa doładowane z życiem, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale tu widzieliśmy po lewej stronie, mamy coś takiego, że zjedliśmy malinę i nie możemy zjeść więcej oraz mamy, że zjedliśmy ogonek, więc fajnie. Teraz pozostaje mi tylko bawić się w krawcenie, więc postawmy sobie gdzieś stół warsztatowy, tak żeby mi to za bardzo nie wadziło. Może tu obok kurnika damy, żeby to wyglądało tak bardziej, powiedzmy, epicko, jakbym tutaj faktycznie coś próbował krawcić. No i widzimy, że pojawił się stół warsztatowy. No to nam daje jakieś tam drewniane drzwi, ściany, schody, dachy ze strzechy, części budowlane. Okej, czaję, czaję. Eugene, powiedz mi, co ty chcesz. Mogę wytwarzać elementy konstrukcyjne, bla, bla, bla. No więc musimy zrobić. Wymaga dachu. Stanowisko wymaga dachu. Okej. I teraz on tutaj potrzebuje. Okej. To jak się tutaj buduje? No dobra, załóżmy, że chcę postawić tą ścianę. Na przykład to bym rozebrał, podniosę sobie drewno i teraz mogę do tego dostawić. I teoretycznie jestem w stanie dobudować się do tego domku. Ha! Dobry motyw. Czyli tak, jeżeli bym to na przykład rozebrał, nie wiem czy odzyskujemy 100% surowców, ale tą chatkę totalnie bym olał. A rozbudowałbym się tutaj, na tym wzgórzu. Oho, dziczek, dawać go! Tak, to chciałem zrobić od dawna, dawaj mięsko. Mamy trofeum z dzika i jakieś skóry, więc to jest przedmiot, który był nam bardzo, bardzo potrzebny. Z craftingu nam nic zbytnio nie doszło. Natomiast zastanawiam się, czy jakieś mięsko z niego wypadło. Wygląda na to, że nie. Szkoda. Szmaciana tunika, lepsze to niż nic. Jak się przywdziewa ten przedmiot? Ściąganie. A, miałem założony, dobra. Jestem teraz nagi, a teraz mam założony, okej. Tak wygląda. Dobra, ale chciałem wrócić do budowy domku. Prawy. Możemy sobie stworzyć na przykład drewniane drzwi. Jest wymagany stół warsztatowy. I widzimy tutaj, że właśnie gierka jakby wymusza na nas konieczność tworzenia sobie tych lokum, tego domku. Myślę, że stół warsztatowy damy sobie na samym końcu. Już tutaj mógłbym nawet rozebrać to i stawić drugie drzwi. To będzie w sumie najlepsza opcja. Więc dajmy sobie ten niecny stół warsztatowy w tym miejscu.
Teraz jak spojrzymy sobie, to nagle budować mogę już sobie tutaj normalnie drzwi i wszystko. Więc załóżmy, że chcę tu postawić drzwi. Pyk. No i co? I wyjdźmy. Otwórz drzwi. Jest fajnie i bezpiecznie, jest cieplutko. To mogę zrobić w stole warsztatowym. No i tu pojawia się cała magia. Cała magia, czyli upgrade'y. Szmaciane tuniki. Jeśli będę coś miał więcej, no to mogę to zupgrade'ować na jeszcze coś lepszego. Tutaj napraw przedmiot. Naprawiono kamienny topór. Okej, nie musiałem craftić nowego. Dobrze, że to kliknąłem. To tak jakby nie pokazuje mi, co jest użyte. Nieważne, możemy zrobić strzały, mogę zrobić łuk, tarczę, to jest taki must have, więc musimy dziki pozabijać. A spodnie, czyli więcej dzików, tarcze, styl mogę zmienić, o zajebiście. No, powiem szczerze, że gra ma potencjał. Dobra, zrobimy tak, że ja w międzyczasie sobie polecę gdzieś pozbierać troszkę więcej surowców, jak już pozbieram całkiem sporo surowców. No, to będziemy się widzieli w kolejnym materiale wideo, a póki co trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.